Przyłącza wyłącznika są używane do połączenia z systemami szyn zbiorczych rozdzielnicy. W przypadku modyfikacji przyłącza tylne można z łatwością obrócić do pozycji poziomej lub pionowej. Przed rozpoczęciem obsługi zwolnij sprężynę załączającą oraz otwórz styki główne wyłącznika. Naciśnięcie przycisku włącz spowoduje zwolnienie sprężyny. Naciśnięcie przycisku wyłącz spowoduje otwarcie styków. Indykatory powinny wskazywać stan otwarcia wyłącznika i nienaładowanej sprężyny. W przypadku wersji stacjonarnej przyłącza znajdują się z tyłu wyłącznika. W przypadku wersji wysuwanej przyłącza znajdują się z tyłu kasety. Aby zmienić pozycję przyłączy tylnych, odkręć zacisk za pomocą klucza imbusowego 6 mm. Wykręć dwie śruby. Zmień położenie i ponownie przykręć przyłącza. Przestrzegając momentu dokręcenia 13 Nm podanego w dokumentacji. Przyłącze tylne można ustawić w pozycji poziomej lub pionowej.